Cześć, cześć, wszystkim z tej strony Maja W i dzisiaj jest nietypowy vlog, bo w moim nowym wyremontowanym pokoju i ja sobie usiądę na tej pufie i chciałam Wam podziękować za 57 subskrypcji, bo to jest naprawdę dużo i na sam koniec chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Oliwię i Natalię. I jeśli chcecie być pozdrowieni, to piszcie w komentarzach, bo teraz właśnie przyszedł mi taki pomysł na pozdrowienie. I przepraszam Was, sorry, że tak długo nie było vlogów, ale miałam drobne problemy techniczne z super vlogiem, który niedługo wejdzie, więc oczekujcie, bo to jest w nim taka niespodzianka. No i dzisiaj jest vlog z unpackingu, bo słuchajcie, kupiłam pierwsze w swoim życiu takie prawdziwe, ładne oficerki i mam je tutaj. To jest mój karton, w którym są oficerki. I ja już go sobie przedtem pocięłam, żeby tutaj nie zajmowało to za dużo czasu, więc po prostu je odpakuję, dobra? Bez cięcia, bo to zajmuje za dużo czasu i dużo vlogu, dużo z vloga zlatuje. No i ogólnie to tak one się prezentują, w sensie pudełko jeszcze, one się jeszcze nie prezentują i to muszę gdzieś tam usunąć ich chwilowo z kadru. No i tak, one są z firmy Chorze, ale ja na to mówię Chorze. W sensie, ja na to mówię Chorze, ale słyszałam, że to się mówi Chorze, więc no. I ogólnie ja w Chorze, DHL, Fauganaza, to są takie firmy, którym ja naprawdę ufam, bo wiem, że one nie oszukują klientów, w sensie mi się to nie zdarzyło i też nie słyszałam. No i Equestrian Chorze. Odpakujemy sobie, ale najpierw chciałam Wam pokazać moje wcześniejsze buty. No i najpierw to są oficerki, ale to tylko podchodzi pod oficerki, bo to są gumiaki. To są gumowe buty elastyczne, o. No więc to nie są takie prawdziwe oficerki. No i widzę, że za dużo czasu mi zlatuje na to gadanie, więc to były moje pierwsze, które mogliście zobaczyć w filmie poprzednia stadnina i on się Wam tu gdzieś wyświetli. Tutaj. U pana Piechockiego, gdzie pierwszy raz wsiadałam na konie i jakby korzeniłam się w tym siodle. Dalej mamy moje sztybletki piękne, które możecie zobaczyć prawie na wszystkich vlogach. No i one też są z Chorze. A te z gumiaki są z Grenę, te co przed chwilą Wam pokazywałam. Ale osobiście byłam w Grenę i tam no, nie było za dużo wyboru. Była chyba tylko jedna taka duża, szeroka półka, na której były różne rzeczy. Były kamizelki, ale też takie nie najlepszej jakości. Najfajniejsze były, pamiętam, uwiązy i czapraki, ale jak, bo ja widziałam czapraki z Grenę i one były naprawdę fajne, bo w nich zdarzało mi się jeździć na jazdach szkółkowych u pana Piechockiego, ale co do tych gumiaków, to one były fajne, tylko no po prostu ja z nich szybko wyrosłam i to też przyczyniło się do tego, że szukałam tych, ale na zimę musiałam sobie kupić jakieś cieplejsze buty i ich tu już nie mam, bo są za brudne po tej zimie.
I je możecie zobaczyć praktycznie w każdym moim vlogmasie, więc wchodźcie i szukajcie vlogmasów. I teraz przechodzimy już do najważniejszej części tego filmu, czyli do otwierania z pudełka tych oto ślicznych butów, które udało mi się na przecenie w Chorze. Polecam Wam teraz kupować, bo jest 70% zniżki chyba ze względu na to, że są urodziny Chorze, coś w tym stylu. No i tutaj już widzę śliczne. Tu jest jedna, zaraz koło niej jest druga i już widzę kształt tego buta. Boję się, że tu mogą być troszeczkę zawyżone rozmiary, więc jeszcze trochę będę musiała jeździć pewnie w tych sztybletach, ale jeżeli będą dobre, to założę je już pojutrze, czyli w sobotę, na jazdę. Postaram się ten filmik wstawić dzisiaj, czyli w czwartek, ale jak mi się nie uda, to wybaczcie, to wstawię go jutro, bo muszę go też przerobić, a dzisiaj mam już sporo na głowie. No i odpakowujemy je. Śliczne, wybrałam kolor czarny, bo nie widziałam, szczerze mówiąc, opiterek, które były takie brązowe, w sensie takie czysto brązowe. A jak to pachnie, tutaj nie oddaję, ale naprawdę są bardzo śliczne. Takie, ta skóra jest w ogóle taka oddychająca. Ze środka wyciągam takie coś, coś tam jeszcze jest? Pewnie, dla zabezpieczenia. No i ja się właśnie cieszyłam, że nie będę wreszcie musiała targać tych sztybletów i czapsów, tylko będę miała normalne... coś tu jeszcze jest, ale tego też tam na razie nie układam. Tam w środku jeszcze coś pewnie jest, ale ja na razie zaraz je Wam zaprezentuję z bliska, co to było z drugą. Ogarniam, więc zaraz do Was wrócę. Teraz się patrzę i mówię, jeju, jakie one są śliczne, aż mi się w kadrze nie mieszczą, bo są takie wysokie. I teraz w porównaniu z moją nogą oddalę się najbardziej jak to możliwe. Okej. Okay. Jeszcze trochę, a nie, bo to jest na tą nogę. Jeszcze trochę muszę poczekać, bo są do kolan. Ale ogólnie bardzo polecam, bo zdjęłam moją zameczek, czyli coś, na czym mi bardzo zależało, bo nie chciałam od środka ani od zewnątrz. No bo od zewnątrz, to wiecie, nieestetycznie wygląda, a z tyłu właśnie było tak ładnie. I bardzo polecam. Tutaj mają też taki, wow, zapinalny zameczek i on się odpina. Ja sobie to rozepnę, żeby zobaczyć, jak to w środku wygląda. Zamek i oficerki elastyczne. Ja Wam zdam recenzję na następnej jeździe, bo nie obiecuję, ale może będę nagrywać vloga. I tutaj mamy taki piękny znaczek Chorze, czyli Chorze. Sorry, jak to źle wymawiam. Ja mówię Chorze. Też niektórzy mówią Chorze, a niektórzy Chorze, więc nie wiem. I patrzcie, jakie to jest malutkie w porównaniu z tym. Bardzo malutkie. Takie miniaturka. To jest odzwierciedlenie tego. No to patrzcie, ile brakuje. Dużo. No i te są bardzo fajne, ale już są na nie za małe, więc... Ale były też w miarę wygodne, bez greny. Teraz przechodzimy do tych cud z Chorze. Chciał sobie założyć ostrogi, to mają takie napięcia na paski do ostróg i teraz cena jest bombowa. Za nie zapłaciłam chyba coś około 300 zł. No 300 z takim haczykiem, nie? I patrzcie, jak głębnie. Po prostu genialne są. Jak dla mnie super. Ej, ja wyjęłam to, bo one miały dużo takich zabezpieczeń od środka. Włożyłam do środka rękę, to jest taki milusie. Na serio, tu jest taki meszek i tu jest siateczka, która oddycha.
się one tak, więc naprawdę bardzo polecam, bo w dobrej cenie i myślę, że jakość też będzie dobra. Ale to już Wam przekażę recenzję na następnej jeździe i...